Nazywam się Paweł Burzyński i omówię zadanie Boban. W zadaniu Boban mieliśmy dany wielomian stopnia n, n było mniejsze od 10. I naszym zadaniem było znalezienie pierwiastków tego wielomianu w przedziale od minus 1000 do 1000. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy podejść do tego zadania. W tym zadaniu użyjemy analitycznych metod znajdywania pierwiastków wielomianu. Mianowicie zauważmy, że jeżeli policzymy pochodną tego wielomianu, to miejsca zerowe pochodnej będą to lokalne minima i ekstrema, innymi słowy punkty przegięcia tego wielomianu. Zauważmy na przykład, że tutaj narysowałem przykładowy wielomian, że miejsca, punkty przegięcia, czyli miejsca, w których pochodna tego wielomianu jest równa 0, mamy tutaj, tutaj i tutaj. Zauważmy, że jeżeli dwa takie miejsca, dwa takie lokalne ekstremum i minimum są po dwóch różnych stronach zera, oczywiście dwa sąsiednie, to pomiędzy nimi musi być jakiś punkt zerowy, taki punkt, w którym wielomian przecina nasz wykres. A więc w rozwiązaniu tego zadania rekurencyjnie znajdziemy miejsca zerowej pochodnej tego wielomianu, która jest stopnia n minus 1, a następnie, mając dane miejsca zerowe tego wielomianu, możemy dla każdej pary sąsiednich miejsc zerowych pochodnej za pomocą wyszukiwania binarnego znajdywać punkt przecięcia tego wielomianu z pewną dokładnością, znajdować punkt przecięcia tego wielomianu z osią OX, a następnie zwracać wynik w rekurencji. Zastanówmy się, w jakiej złożoności będzie działało to rozwiązanie. Chcąc wypisać wynik z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, możemy spokojnie przyjąć wartość 100 sprawdzeń binarnych. Będziemy mieli dokładność wtedy 2 do potęgi setnej. Następnie wykonując tę rekurencję, wykonamy ją n razy, za każdym razem rozmiar wielomianu będzie n. No i przy każdym sprawdzeniu binarnym w czasie liniowym możemy policzyć tę wartość tego wielomianu. Jako że współczynniki wielomianu były bardzo małe, całe rozwiązanie możemy implementować na zmiennych double i w ten sposób otrzymujemy złożoność czasową od 100 razy n do trzeciej. Dziękuję.